O RP Orzeł, okręt podwodny polskiej marynarki wojennej, idzie w zanurzenie, także lakier został już położony dwa razy, na lakier został położony wikol. Oczywiście pierwszy położyłem lakier pierwszy raz, lakier dałem taki akrylowy, żeby mi farba akrylowa się nie zmarszczyła. Po wyschnięciu postanowiłem dać jeszcze raz lakier. Po wyschnięciu dałem wikol. Wikol wysch, dałem jeszcze raz lakier. I teraz tak się prezentuje, widać już tak, może się bardziej tak błyszczy. Bardziej się świeci. Oczywiście tutaj dałem też watę. Widzimy tutaj wybuchy po nalocie bomby. Tu widzimy samolot Messerschmitt, który jest w płomieniach, płonie. Wbity w wodę. Wiadomo, że przykryty jest łuną ognia, ale widzieliście wcześniej, że samolot, który był. Zresztą zaraz wam pokażę fotki, jak to po kolei było robione. Specjalnie wam fotki pokażę, bo mam wszystkie fotki przygotowane. Jak pamiętacie, okręt podwodny właśnie Orzeł był z tego wydawnictwa Andrzej Haliński Military Model, który się ukazał z numerem 4 w 1996. Jest to ORP Wicher i ORP Orzeł w skale 1-200. Tutaj widzimy oba okręty płytą płyną do linii wodnej, bo tak właściwie się płynie na wodzie. Oczywiście okręt podwodny Orzeł też płynie w wynurzeniu. IW. Czyli tak wyglądał ORP Orzeł, jak zaczął poślejony, czyli pokład zrobiłem, wkleiłem do płyty OSB. Oczywiście płytę OSB pomalowałem, tą stronę pomalowałem tak, bo jakby wiedziałem, że tu będzie, raz pomalowałem, bo wiedziałem, że tutaj będzie dawane morze z wikolu, z papieru toaletowego, z silikonu. A druga strona jest pomalowana na tip-top, czyli jest bielusieńka. Tak jak tam widzimy, te dwie płyty idealnie pomalowane po to, żeby mieć robione dioramy. I tak wyglądał kiosk, jak zrobiłem przez potem. Tak się zastanowiłem, powiedziałem, że jak będzie stał przy wichrze, no to przecież jakbym pływał przy wichrze, to wicher nie miał litery W, a on nie miał litery Ryanair, dlatego powiedziałem sobie, że muszę to zamalować. Miałem dodatkowo w rezerwie arkusz tego koloru, to sobie wkleiłem. Tak wyglądało to na początku. Także nic ciekawego nie było. Widzimy ORP Orzeł. Tą peryskop musiałem jeszcze trochę prostować. No niestety robiłem z drutów takich, jakich miałem. Tu już dany jest, jak widzimy, silikon i już jest zamalowana numer Royal Navy 85A. Numer taktyczny Orła został już zaklejony dodatkowym rezerwowym papierem szarym z tego wydawnictwa, żeby było identycznym kolorem. Tutaj widzimy tak, no bo jak wyciskałem silikon, resztki co mi kiedyś został, a musiałem tam przeciąć go, bo był zasnięty na tym pistoleciku. Jak udało mi się, tak go wycisnąłem. Tak wyglądał, widzicie, na silikonie z początku. Tu już widzimy, jest dany wikol z papierem toaletowym. Także już może bardziej ładniejsze, widzicie. Dałem papier toaletowy na pokład, żeby to jakoś zalewało się wodą. Oczywiście tutaj jest te wyrzutnie torpedowe. Widzicie tutaj samolot, którego już nie widać, bo jest w płomieniach. Ale właśnie taki miałem cel. Mogłem po prostu zrobić sobie samą watę i tak by nic nie było widać, ale wolałem, żeby tam samolot jednak był. Dlatego z niego skleiłem. Tak jak widzicie, teraz jest ten samolot pięknie otoczony ogniem, wbity w falę morską, ale jest samolot, także w jednym momencie go widać. Tu już zostało morze pomalowane kolorem mieszanka błękitu z zielenią, błękitu z brązem i czarne wokół okrętu. Tak jak tu widzimy,
ponieważ jak okręt jest jeszcze w do zanurzeniu, ta dolna część po prostu jeszcze z lotu ptaka widać cień okrętu, sylwetkę, dlatego w koło okrętu jest pomalowana na czarno sylwetka. Także tak widzicie, pomalowane jest tymi odcieniami farby. Tu już dodana jest farba biała, biały wikol po wyschnięciu, znaczy wikol biały, co ja mówię, farba akryl została nadana, to jako te fale zburzone, to one są właśnie białe. Kto był nad wodą, to widział zmurzone morze, to takie białe fale się robią i tak fajnie właśnie wszystko widać. Doszła właśnie bandera wojenna, która nie była w wydawnictwie, ja sobie go wydrukowałem. Widzimy, że peryskop już jest wyprostowany, a tu widzimy już różnica, tu jest farba, a tu już jest dana pierwsza wraz, po lakierze jest wikol. Dlatego wszystko jest na biało, bo wikol jest biały, wszystko jest na biało i wikol po prostu po wyschnięciu zniknął, to z białej znikło. I to białe znikło i dałem kolejny raz lakier. I teraz tak fajnie się te morze błyszczy. Z waty porobiłem takie właśnie fale, takie te białe z tyłu też. Od wałów, od śrub zburzone, bo tak jest. Tutaj widzimy wbite skrzydła wodę. To są w wodzie taka właśnie biała, taka piana. I widzimy pożar, palący się wrak. Raczej palący się zestrzelony samolot. Akurat tak mi wyszło. Pomalowałem trzema farbami sobie. Tutaj widzimy po wybuchu bomb w wodzie. Tam będzie stał wicher. A takie wybuchy są białe, bo oglądałem różne filmy. Jak zacząłem kleić orła o okrętach wojennych, różne takie U-Bot, Orzeł, Ostatni Patrol, Ostatni U-Bot, U-589. No różne filmy, zanurzenie alarmowe, no różne filmy o okrętach powodzeniach, zacząłem oglądać. Chociaż te filmy kiedyś oglądałem, ale chciałem sobie powtórzyć, zobaczyć w ogóle, jak te wybuchy po bombach lotniczych, jak ta woda wygląda. Tutaj też widzimy na obrazku wybuchy, jak to wygląda, widzimy takie białe. To jest po prostu woda. Woda w ogóle jest przezroczysta, tylko taki właśnie zieleń się pokazuje, jak chodzi o, jak jest coś zarośnięte, to właśnie taki wicher tam będzie. Tutaj stał, będzie tam wicher przygotowany, szkielet sobie już podkleiłem na tekturę, widzimy nalot. Tutaj widzimy sztukasy, atakują wikra. No ja niestety miałem Messerschmitta. Tak wygląda w pełni krasie sylwetka okrętu podwodnego Harpo Orzeł. Tutaj widzimy wzór 39, jak przyszedł, bo w ogóle podniesiona została bandera wojenna w marcu, chyba czy w lutym 39 roku. I tak właśnie się prezentował ten nasz piękny orzeł. Orzeł, który miał działo w osłonie obrotowe. Karabiny miał tutaj wyciągane z tej windy. Ja to jest, mam tak, tak zrobione. Ta winda jest po prostu... Tutaj to jest ta winda właśnie zamknięta, bo idzie okręt zanurzenia, to on był chowany. Zresztą widać to w filmie, proponuję obejrzeć sobie orzeł z 58 roku, czarno-biały. Teraz właśnie w zeszłym roku wyszedł orzeł Ostatni Patrol, ale ten czarno-biały mi się bardziej podoba. Ja już tą książkę prezentowałem wcześniej, tutaj dodam właśnie z numerem 85A, to był numer z Ryanairwie przydany, przy, nie przydany, tylko po prostu otrzymał go ORP Orzeł, nie? Wilk otrzymał numer 64A, a orzeł dostał numer taktyczny 85A. Tak właśnie to wygląda, ten orzeł w pełnej krasie. Tutaj widzimy, jak walnął torpedą niemiecki statek Rio de Janeiro. Także tak wygląda ta piękna dioramka. Okręt, który miał po prostu ten karabinek był działkowy i miał 12 wyrzutni torped, 4 wyrzutnie miał na rufie, 4 wyrzutnie miał na dziobie i 2 wyrzutnie obrotowe, 2 razy po 2 wyrzutnie torped na śródokręciu. Tutaj widzimy
I tutaj widzimy, one się prosto obracały na bok. To w ogóle na jednym z nich nawet chyba jest pokazane w ogóle. To trochę dalej będzie, jak te właśnie torpedy. Tu właśnie to jest te karabiny, które w tej windzie. Działko plot 40 mm, kaliber Boforsa. Tu widzimy orła i wilka. Orzeł miał numer 85A, wilk 64A. Z 5 okrętów tylko te dwa się przedarły do Royal Navy, do Wielkiej Brytanii. Tutaj gdzieś właśnie jest pokazane, jak one właśnie otwarte jest, to właśnie wrzutnia torpedowa. Tu gdzieś to było pokazane właśnie. O, tutaj jest pokazane. To jest właśnie te na śródokręciu właśnie te obrotowe. Obrotowa wrzutnia torped na śródokręciu. To właśnie one się obracały, to było akurat zładowanie torpedy. Tak to wyglądało. I tu właśnie jest tak, że jeszcze miał w zapasie ponoć 20 torped. Inne historie mówią, że miał w zapasie 8 torped zapotowych, 4 na rupę, 4 na dziób. Ponieważ tutaj zapasowych torped na śródokręcie nie miał, to miał wychodził w rejs, to miał po dwie torpedy tutaj włożone. I one po prostu jak wyszczelił, no to potem dopiero w porcie można było je zamontować. Z tego co ja się dowiedziałem. A zapasowe torpedy po prostu na rufę, na dziób, to były w środku w okręcie, w kadłubie i można je było po prostu stęgować. No to różne. Tutaj jak ktoś otworzy, no, ten filmik będzie dany na YouTube, to tam już wcześniej jest dany. Troszkę historii. Filmiki z kanału Historie Nieznane II Wojny Światowej. Tam jest kilka właśnie takich fajnych ciekawostek o okręcie podwodnym Orpy Orzeł. O komandorze Koszkowskim. Później ten dowódcy w drugim okręcie to był ten kapitan Jan Grudziński. Okręt, który po prostu mógł zatopić Schleswig-Holstein. Bo mógł, bo po prostu nawet na tym filmie jest pokazane, bo oni obserwują, jak Schleswig-Holstein w wynurzeniu w nocy stoją, dryfują i patrzą, jak Schleswig-Holstein niszczy tam, ładuje na Westerplatte. Nawet marynarze chcieli zestrzelić ten okręt, ale komandor nie zezwolił, że tam niby miny są, że tego, ale ja bym na ryzyko, gdybym miał w jego dowodzie, to bym na ryzyko wystrzelił torpedy w niego i bym potem poszedł, zwiałbym pod wodę. Tak samo jak nie chciał zatopić okrętu. Marynarze chcieli, a on nie zastrzelił. Okręt, który płynął niby to był okręt jakiś zbiornikowiec czy Bremen, ale potem się okazało, że to był statek transatlantyk pasażerski. W tym filmie nawet pokazany jest orzeł z 58, jak zanim uciekł Stalina, to potem właśnie dorwał okręt niemiecki Schwerin. Właśnie zdobył od niego, z tego okrętu właśnie przetankowali ze paliwo i wysadzili go w powietrze, nie tam. To jest akurat pokazane w tym filmie. Ale potem też zatopił właśnie ten okręt Rio de Janeiro. Jak się okazało, orzeł był pierwszym okrętem polskiej marynarki wojennej, który zatopił w ogóle jakiś okręt. Pierwszym, który zatopił, nie, bo wtedy wiadomo, że inne okręty potem też zatopiły, ale pierwsza salwa właśnie poszła z orła i on właśnie był jako pierwszy okręt, który zatopił wrogi okręt. No ale potem wiadomo, że dużo okrętów zatopił RP Sokół, przecież kurde 14 okrętów. I takie właśnie zrobiłem sobie, bo te właśnie te leje, takie właśnie wybuchły, taka woda właśnie do góry po bombach. Tutaj właśnie widzimy samolot wbity w wodę. Bardzo mi się to podoba. Dałem farbę sprayu żółtą, czerwoną, czarną. Tak, po prostu palący się samolot. Dużo w ogóle ciekawej historii jest właśnie na tym kanale Historii Nieznanej II Wojny Światowej. Bardzo polecam, bo tam właśnie ja to udostępnię, te linki do tych filmów.
Tam jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy na temat orła. W tym miesiącu, w sierpniu, wypływa 10. edycja W poszukiwaniu tego prętu. Ale mi się wydaje, że to jest to, do czego doszli, że prawdopodobnie zatopił go brytyjski okręt podwodny, którym dowodził Holender. Może taki właśnie film polecam na tym kanale, który udostępnię. W opisie będzie ORP Orzeł HMS Taken. Gdzie właśnie, może by wyszło na jaw zatopienie tego właśnie orła, gdyby się jeden Brytyjczyk nie pomylił i zamiast powiedzieć torpedowcowi tam, który był w szpitalu, w tym czasie Polakowi, powiedzieć, że zatopił go brytyjski okręt pod dowództwem Holendra, to powiedział, że zatopił go holenderski okręt. I to właśnie błąd prowadziło, bo żaden holenderski okręt nie brał udziału właśnie w takim patrolu, gdzie był orzeł, nie? W ogóle takie ciekawostki są, że normalnie szok. Ja twierdzę, że to jest właśnie fakt, nie? Także polecam sobie zobaczyć film, który będzie udostępniony na moim kanale. W opisie ORP Orzeł i ORP Taken. Tam będzie kilka filmów udostępnionych na temat ORP Orzeł i bardzo ciekawe rzeczy. Dopiero w 2006 roku, jak Brytyjczycy ujawnili część akt, się dowiedzieli właśnie, że tym okrętem dowodził brytyjskim James C. James, nie jak to tak się wymawia, HMS się pisze, ale James C. się chyba mówi. Taken to właśnie, a właśnie ta edycja wypływa teraz, ta dziesiąta edycja, edycja dziesiąta, jak to się mówi, wypływa w poszukiwaniu orła. Dziesiąta. To też powinni szukać nie tylko sylwetki orła, ale szczątek. Bo jak on dostał tymi trzema torpedami z tego Takena, to z tego orła tam prawie nic nie zostało. To powinni właśnie te szczątki też poszukać. Nie tylko szukać sylwetki orła, ale i próbować znaleźć na dnie Morza Północnego szczątek orła. To może by prędzej znaleźli. Także przyznam, że bardzo mi się ta drama podoba. Pierwszy raz taki coś robiłem. To mam przygotowane dwie płyty jeszcze USB na kolejne dwie ramki, ale pierw właśnie, tak jak wspomniałem, będę kleił sobie tego wichra, który tutaj dojdzie. Także elegancko. Bardzo mi się to podoba. ORP Orzeł. Przepiękna sprawa. Bandera dodana. Idzie w zanurzenie. Kurde, no. Rewalka, bardzo mi się podoba. Palący się samolot. Jeszcze tam wicher dojdzie, to będzie dopiero jazda. Elegancko. Także może teraz fajnie wygląda, bo się tak błyszczy fajnie, bo jest lakierem pomalowane i elegancko. Jeszcze dojdzie mi jedna taka książka. Ja ją przywiozę po prostu teraz w sobotę z Warszawy. Będzie ORP Orzeł i ORP Sęp, ale będzie z innego wydawnictwa, będzie z innego wydawnictwa, ale teraz kurde. Ale tak przyjdzie, to wam też zaprezentuję tą książkę. Także ORP Orzeł idący w zanurzenie. Widzimy, że nalot jest, sztukasy atakują. Jeden sztukas został zniszczony, wpadł do wody. A orzeł, żeby uniknąć dalszych bomb, no to ucieka pod wodę, a wicher będzie dalej grzał na sztukasy. Także tak to pięknie się prezentuje. ORP Orzeł. Rewelka, no jestem po prostu zachwycony tym. Takiego czegoś jeszcze nigdy nie robiłem. W takim wydaniu okrętów, jak kleiłem zawsze okręty w całości. Na podstawkach były, a teraz sobie postanowiłem takie porobić dioramy. A tutaj mam ORP Orzeł do linii wodnej, ale ten orzeł jest w skali 1400 i on ma już olinowanie na górnym maście zrobione, bo on akurat nie idzie w zanurzenie, tylko płynie na powierzchni. Tu ma olinowanie do góry przy
przy tym górnym, przy tym maszcie, tak, ma olinowanie zrobione, które tu widzimy, ora, tak wygląda orzeł, jak płynął w wynurzeniu. U mnie tylko widać górną część pokładu, dlatego że u mnie idzie w zanurzenie. Wicher będę miał, to jest wicher, to jest ten szary, co jest przy orle, to jest RP wicher. Tylko tu widzimy wicher wzór 32-38 z literką W albo 33-38, jakoś tak, bo w 38 roku tą literę została zamalowana. A w dniu wodowania na początku w 1930 roku to on też tej litery nie miał, tylko miał napis wicher. A to dla miłośników kolei, to puszę sobie zestaw strażacki, żeby nie było, że tylko statki, ale niestety ja jestem miłośnikiem i kolei i jestem miłośnikiem okrętu wojennych, jak i pociągów pancernych. Mam pociągi pancerne, także jestem maniakiem pociągów pancernych. Jako miłośnik kolei jestem maniakiem okrętów wojennych, a szczególnie polskiej marynarki wojennej. Wozy gąsienicowe. I teraz tutaj z tej strony. Także te wybuchy po bombach lotniczych. Samolocik w płomienie. ORP Orzeł. Także naprawdę polecam te filmiki, które będą udostępnione. Zresztą ja je udostępniam na każdym filmiku, którym jest ORP Orzeł. Także na każdym filmiku udostępnione są te filmiki. Historii Niezależnej Gminy Światowej. Bardzo polecam ten kanał. Bardzo są ciekawe takie ciekawe historie w ogóle z czasów II wojny światowej, o których po prostu w szkołach niczego nie uczono i niektóre akta, które zostały utajnione, zobaczyły światło dzienne. Także polecam. I ORP Orzeł. Kończymy. To do następnego. Hej.